Nim przejdziemy do właściwej recenzji, warto powiedzieć, czym jest Sega Rally. A jest jedną z najbardziej niedopracowanych, przygotowanych w pośpiechu, bez poprawek i prawdopodobnie jakiegokolwiek wkładu pracy konwersją z Xboxa 360 na peceta. A teraz do rzeczy. Gdy w 1995 roku na konsoli Sega Saturn pojawiła się Sega Rally, wszyscy byli onieśmieleni i zachwyceni wykonaniem i grywalnością tej gry. Przez wiele lat kolejne części bawiły graczy z całego świata, którzy szukali czysto rozrywkowego podejścia do tematu ścigania. Minęło 12 lat i na nasze pecety pojawia się kolejna część wielkiej serii. Czy możemy czuć się zaszczyceni? Twórcy przygotowali trzy kategorie pojazdów i co za tym idzie, trzy typy mistrzostw. W pierwszej pościgamy się samochodami WRC z Subaru Imprezą na czele. Druga kategoria to auta modyfikowane z Volkswagenem Golfem czy Fiatem Grande Punto. Ostatnia grupa to klasyki z m.in. dwiema Lanciami, Stratos i kultową Deltą Integrali. Każdy z 18 podstawowych i 12 ukrytych na początku pojazdów przetestujemy w jednym z pięciu środowisk, poczynając od tropików i safari, a na górskich szczytach i zimowych sceneriach kończąc. W każdym z tych miejsc znajdziemy trzy trasy plus dodatkowe lustrzane odbicia do odkrycia. Sama jazda jest typowo zręcznościowa i opiera się na umiejętności skutecznego stosowania kontrolowanych poślizgów. Niestety im dalej w grę, tym gorzej, parafrazując jedno z powiedzeń. Od 12 lat trasy w Sega Rally to wąskie i zamknięte niewidzialnymi barierami korytka, w których śmigają rajdówki. Jeśli wcześniej to nie denerwowało, tak teraz już irytuje. Nie sądzę, że grze zaszkodziłyby te dwa dodatkowe metry pobocza z każdej strony. Twórcy na to nie wpadli i najmniejszy błąd owocuje obiciem pojazdu o niewidzialną ścianę bądź stalową kępę trawy. A błędy to spora część zabawy w Sega Rally. Innowacyjnym patentem przygotowanym przez wewnętrzne studio Segi jest zmieniające się po każdym okrążeniu podłoże. Wyżłobione w ziemi kolejny utrudniają jazdę i zmuszają do kombinowania za kółkiem. Jak dla mnie ta nowinka czołowo zderza się z wąskimi i ograniczonymi trasami. Wystarczy, że nasz samochód lekko odbije się, podskoczy na kolejnie podczas kontrolowanego poślizgu i leżymy na hamującej nas bandzie czy ścianie. Wygląda to fatalnie i psuje straszliwie radość z gry. Dawno nie widziałem tytułu, który byłby tak bardzo zakorzeniony w rozwiązaniach jeszcze z ubiegłego wieku. Na starcie przeciwnicy nam odchodzą, byśmy po kilku dobrze pokonanych zakrętach ich dopędzili. Tam pojawiają się problemy, bo jeśli trasa jest za wąska, a przed nami koło w koło jadą ze dwaj rywale, to miejsca na manewr prawie nie ma. Trzeba czekać na dogodny moment za plecami oponentów i liczyć, że jakiś cwaniak z pierwszej lokaty nie zrobił kolei na zaplanowanym przez nas torze jazdy. Wszystko to ma jedno tylko wytłumaczenie. Sega Racing Studio od początku celowało w przygotowanie gry trudnej, wymagającej i przypominającej starym wyjadaczom dawne czasy. Wygrać ligę ekspercką z kompletem zwycięstw jest potwornie trudno, a na kolejnych wyścigach można zjeść zęby. Na nic zdadzą się też dodatkowe treningi, bo podczas wyścigu wyćwiczone nawyki i plany może pokrzyżować nam zmieniające się podłoże. Wracając na chwilę do wstępu, dlaczego Sega Rally to fatalna konwersja z Xboxa 360? To, jakie ten tytuł ma wymagania, przekracza ludzkie pojęcie. Na nic dają się informacje na pudełku. Możesz spokojnie przekraczać zalecane wymagania, a gra będzie ci skakać i przycinać niemiłosiernie. Twórcy całkowicie odpuścili problem optymalizacji i wypuścili na rynek tytuł, który nie wynagradza niczym swoich wymagań. Gra nie jest brzydka, ale by nacieszyć się pięknem, potrzeba potężnego sprzętu. Jeśli uda się już ustawić Sega Rally, by wyglądała dobrze i nie przycinała, to można popatrzeć na przyjemny efekt osadzającego się na pojeździe błota i ładnie wyglądającą nawierzchnię. Ogólnie nie ma się jednak czym zachwycać, bo dopracować tak wąskie trasy nie było chyba trudno. Całkowicie za to leży w produkcji wydanej przez Segę dźwięk. Muzyka podczas wyścigów Sega Rally nigdy nie była z górnej półki. Tak samo jest tym razem. Podkład można spokojnie wyłączyć, bo kawałki w tle ani nie motywują kierowcy, ani nie zachwycają. Są po prostu całkowicie obojętne. Jeśli dodamy do tego fakt, że melodia potrafi się przycinać podczas jazdy, to mamy pełen obraz beznadziejności. Nie są złe dźwięki silników, ale już całkowicie demolują gracza odgłosy uderzeń samochodu o ściany lub rywali. Spodziewałbym się wszystkiego, ale nie tego, że pojazd walący przy 200 km na godzinę w ścianę wydaje odgłos uderzenia młotkiem o śmietnik. Stara szkoła pełną gębą. Sporym atutem gry miał być tryb wieloosobowy. Można docenić twórców za dodanie gry na podzielonym ekranie dla dwóch graczy, która to opcja jest rzadko udostępniana na PC-ty.
ale już multiplayer przez sieć cieszy się zerowym zainteresowaniem i partnerów do ścigania w sieci można szukać w nieskończoność bez sukcesu. Szkoda, bo może to uratowałoby trochę produkcję Segi. A tak niestety całkiem dobra pozycja na konsoli nie została również dobra na pecety. Beznadziejna konwersja, liczne błędy i ograniczenia, przestarzały system rozgrywki mogą odstraszyć większość potencjalnych użytkowników komputera. Jeśli nie masz parcia na zręcznościowe wyścigi, albo nie jesteś graczem lubiącym wyzwania, który pamięta czasy pierwszej części, to odpuść sobie zakup Segi Rally. Ciekawych premierowych pozycji teraz nie brakuje i na pewno znajdziesz coś dla siebie.